21 grudnia wspominamy błogosławionego Piotra Freidhofena, zakonnika. Piotr Freidhofen urodził się 25 lutego 1819 roku w Weitersburgu koło Koblencji w Niemczech. Był szóstym spośród siedmiorga dzieci Piotra i Anny Marii Kluck. Gdy miał rok, zmarł jego tata. Nad dzieciństwem matczyną opiekę roztoczyła Anna Maria. Dzieci wzrastały w wierze i szacunku dla Kościoła. W wieku 9 lat stracił matkę. Chociaż był sierotą, nie był samotny. Nadszedł najważniejszy dzień jego życia, przystąpił do pierwszej komunii świętej. Maryję obrał za swoją matkę, a Boga za ojca. Oni prowadzili go przez ścieżki życia. Chłopiec był bardzo samodzielny. Nauczył się fachu kominiarza, uzyskał odpowiedni dyplom i od 1834 roku zarabiał na życie. Miał wtedy zaledwie 15 lat. Jego siła brała się z częstego przyjmowania Jezusa w Eucharystii. Był bardzo pobożnym młodzieńcem. Martwiła go obojętność na sprawy Boże ówczesnej młodzieży, zwłaszcza zaniedbanej, opuszczonej, zostawionej samej sobie. Zaangażował się w działalność Stowarzyszenia Świętego Alojzego. Swoją postawą i głębokim umiłowaniem mszy świętej dawał świadectwo prawdziwej wiary. Zorganizował wiele wspólnot stowarzyszenia w miejscowościach, w których pracował jako kominiarz. Pomagał młodym chłopcom i dziewczętom odnaleźć sens życia. Około 1845 roku wstąpił do nowicjatu redemptorystów w Wittem w Holandii. Cały ten czas dojrzewało w nim pragnienie jeszcze pełniejszego oddania się na służbę Bogu i potrzebującym. W 1850 roku założył z pomocą Giudelmo Arnoldiego Zgromadzenie Braci Miłosierdzia Maryi Wspomożycielki z Trewiru. Rok później przenieśli swoją siedzibę do Koblencji. Jego członkowie nie przyjmowali święceń kapłańskich. Za główne zadanie nowego zgromadzenia Piotr uznał opiekę nad chorymi mężczyznami, zbyt ubogimi, by na siebie zarobić. Oficjalne zatwierdzenie konstytucji tej wspólnoty dokonało się już po śmierci założyciela w 1905 roku decyzją papieża świętego Piusa X. Kominiarz Piotr zmarł w dniu 21 grudnia 1860 roku w Koblencji. Do grona błogosławionych wprowadził go w dniu 23 czerwca 1985 roku papież święty Jan Paweł II. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Piotr wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.